Siemaneczko, 2 maj, oblocik jak codziennie, 8:30. Pomału, pomału. Hop, kom, 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 kom. One już się nauczyły, zobaczcie. Kom, kom, kom. Hop. Już się nauczyły dzieciaczki. Tą płową, co się uderzyła, prawdopodobnie damy ją na locik. No dawać. Wczoraj jeszcze 2 jajka były. Dobra, i teraz te wpuszczamy tutaj. Te wypuszczamy. Jakoś to idzie szybko teraz, zgrabnie, mam kijka. O, tu jajko. Wczoraj wyrzuciłem. Hop, 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 hop. Hop. Hop, kom, 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 hop, 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 hop. No dawaj, dzieciaczki. Wszystkie. Jeszcze mi drucik padł. Jeszcze w prawy nie ma. No dawaj. Dawaj. No, hop. No dawaj. Hop. Hop, hop, hop. Hop. Trochę za długi jest. Hop. Wypad. Wypad. Hop. Hop, 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 hop. No dawać. No dawać, 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 dawać. 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 Idź tam. Hop, hop, hop. Dobra, nie chcecie iść dziurką, to idziecie tędy. Hop, 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 pomalutku, pomału, bo się zaraz, po co się denerwujecie? Pomalutku. No idź. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. No, kom, 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 kom. Ja je tu wganiam, one tu wychodzą, zobaczcie. No gdzie? Gdzie? Z powrotem. Z powrotem. No do dziurki, do dziurki. Do dziurki. No idź, kom, 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 kom. Chodź, 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 chodź. Dobra, chyba wszystkie. Zaraz zobaczymy. Chyba wszystkie. Chyba wszystkie. A jak te młodziaki? No lekko. Mam tu jeszcze parę młodziaków. Dobra, pauzujemy, puszczamy, karmimy. Drucik ten za długi troszkę jest. Nie ma żadnego. Muszę jechać kupić amol do apteki. Ale to są młodziaki. Dobra, i wstawiamy karmiczki. Tu mam karmę. Dobra. Mamy karma. Koczkodany karmione, zobaczcie. Są karmione. Wczoraj były otwarte razem. Tu dwa jakieś trzy ciemne jakieś siedzą. O, jak karmi? Jasna? Jasne. Pocztowego. Mało wody. Takie mam 2 Budapeszty dopiero. To wyszło. I tam jednego. Ale ja się nie przejmuję młodymi białymi, bo nie wiadomo, co z nimi jeszcze będzie. Tu jest na razie pocztowe. Siemano, dziewczyny. Dziewczyny! Jedziemy. W piątek je wypuścimy. Dzisiaj jest środa, czwartek. Hop! No dawaj. Co ty, samczyk? No na co ty czekasz?
No co ty czekasz? Same się zerwały. Chyba nie ma nic. Tu otworzymy. I pół godziny nie moje. Za czym wejdą, za czym się najedzą. Tu będą zamknięte, bo powiem wam, że nie jako nam są. Wodę mają świeżą. Poleciały wszystkie trzy. Nawet dzisiaj już nie goniłem. Obloty robię jedne. Chodź, teraz ładnie chodzi, się ładnie chodzą. Jest efekt. Ale mam dla was niespodziankę. Może później nagram, jak mi się uda. Feruś, masz jajko. Juniuś. Jadła dzisiaj jakaś zwierzaczka? Masz jajeczko. Sierż byś miała lepszą. Coś do młodych stawię. Gdzie to asy nasze? Tutaj. Patrz. A jeden już siada. Teraz bez jajka będą, bo jak podnoszą, to już samca nie gonią. W piątek puścimy samicę i samca, ale samicę puścimy z 15 minut wcześniej. Połowa, zobaczymy, czy jak ona chodzi. Jarek, ona dobrze chodzi. Zobacz, nawet nie widać, że to ona tu chodzi w stadzie. O, już jej doszło. Daję ją zaraz na loty bez tipesa. Nie będę jej trzymał. Pójdzie od razu na 180. Jutro już ją ładuję na próbny. Nie, w piątek ją ładuję na próbny. To ona ma dobrego samca. Szymla. Z rozpłodu. A, czy nie chodzą długo? No, troszkę już lepiej jest. Jakoś mi to będzie szło. Tygrysy może odkurzymy, co? Młodziaki wczoraj były karmione. Czysta woda do nich poszła. Siema. Chodź, 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 chodź. Nie, nie, później otworzę. Wiatr w ogóle jest. Nie jest za ciepło, ale nie jest za zimno. Jest wiaterek. No i tyle mam samiczek. Nie jest za dużo, nie? 44. 45, bo jest jeszcze ta holenderka, belgijka. Ala belgijka, co mi kiedyś weszło. Dobra. Pauzujemy, niech siadają. Zaczynamy będą chodzić. Siadły po paru minutach. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Skakują ładnie. Chodź, 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 chodź. Jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem sztuk. Chodź, 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 chodź. Łażą. Samice lepiej łażą, bo nie gruchają na desce. Tam jedna już widzę pod gołębnik polazła. Tak nauczona jest.
No i prawie wszystkie na klapie już były odbite. Jak teraz sobie pojedzą, popiją. Nie ma, jedna jest chyba pod gnębnikiem. No wchodzić. Dyszą troszkę gorąco. Ta czarna nie umie nigdy wejść. Gdzie ta tutaj obłazi gdzieś? Chodź. Dobra. Pauza. Wszystkie prawie weszły. Cztery na klapie, za sekundę wejdą. Wszystkie ładnie wskoczyły, szybko. Zobaczcie, zaraz nakarmią dzieciaki. Niech se posiedzą tutaj z pół godzinki. Jeszcze czarno niech tu wyjść. Dobra, pauzujemy, zaraz otworzymy, jeszcze czarna niech wejdzie, posiedzą, idę im wody wszystkim przyniosę. Tamte mają mało wody. Pauza. Dobra, samczyki teraz. Mało blociki już zostaną, wejdą, to wejdą. Jest trochę wody. No, maluszki. Już wiedzą, o co chodzi. Już wiedzą. Tak? No. Nie ma nic. Dobra, pauza, to damy im świeżą wodę. Już niektóre wiedzą, że mają iść tu. Młode są nakarmione w miarę. Ojcowie jeszcze dadzą. Buda. Buda. No gdzie tutaj? Co tu? Buda. Co tak? Buda. Dobra, pauza. Pusty gołębniczek, karma jest troszkę w żerniku. Samice już są u siebie, odpoczywają, wyciszają się. Zobaczcie. Tu są samiczki. Mają tylko wodę. Niech se siedzą. Jutro kolejny oblocik. Już im otworzę wolierkę. Siedzą na folierce. A teraz puścimy samca. Przyjadę. Jak przyjadę, to otworzę im folierkę. Hop! Drugi raz ich wyrosną. Buda.
To nie jest to lato. Dobra. Grubasy moje. Jeden. Aż skoczył do budy. A tu jeszcze samiczka. Samiczka. Buda. No myślisz, że na jajku. No co ty? Nie ma nic. Dobra, niech się wchodzą. Zabieram wiadra. Za chwilę otwieram te białe. Tak, chodzą. Wiatr jest. Wszystkim dałem wody. Młodziaki, żebym wypuścił. Psy dostały wody. Gaczki, kury. Gaczki w sobie mają, ale mają w garku też kury. Siory wypuszczone, zimie. Wczoraj miałem obrączkować, a później nagram drugi film, jak obrączkuję. Jakąś niespodziankę wam zrobię, co wstawię do budy. Ach, cicho to. Idę to odniosę. Ale ładna pogoda się robi. W sobotę ma padać deszcz. Zobaczymy. O, i to jest drugie stado moje. Tyle mam pocztowych. Same samce. Tu trzy nielotowane będą. DV, późny, młody i taki biały. Dobra, odniosę gadżety. Panowie, samce na locie wydawało mi się, że były chyba lepsze. Chodzą już troszkę. Tutaj są asiory. Te zaczynają siadać. Jeszcze nie. Tu słońce mi świeci. Takie obloty im starczą. Zobaczymy tylko, jak będą wchodzić. Dobra, pauza. Część usiadła. Część usiadła. Zobaczymy, jak wejdą. Drzwi mam otwarte, bo coś uderzają. Wiatr jest lekki. Drzwi mam otwarte, czy nie? Zaraz proszę. Osiadły. Samcami jest gorzej, bo na desce grucha i nie pozwala innemu wejść. Ale jakoś tam wchodzą. Nie są takie głodne, że były głodne. Z tydzień będą same, będą stęsknione troszkę. Biały przyszedł, nie wiem skąd. Chodź. Dobra, pokażemy w środku za chwilę pauzy. Dobra, panowie, 5 sztuk zostało. Otworzę te, niech sobie łapę. Te otwieram razem. Karma jest do obucha.
pokażę. Faszerują rodzice. Już faszerują. No i dobrze. Zaraz będzie ciemny jakiś. Tak. Będzie pan zadowolony. Są z 8 młodych, 7. Dobra, pozdrawiam. Później będzie film. Coś tam wymyśliłem. Zobaczycie, czy dobrze. U młodziaków. Pozdro. Pokażę wam, ile tego jest teraz. Jaki uparty? Jaki koszkodon uparty? Wiatr jest. Chodź. Jest tego. Bateria jest. A wiatr jest. Dobra, niech sobie ściszy. Jeszcze raz ich nie goniłem. Wczoraj goniłem, albo nie nagrywałem. Bałagan, bałagan. Siadają. Dobra, pozdrawiam, komu się podobał film. Dajcie kciuka, albo suba. I bałagan jest. Parę jeszcze pocztowych jest. Tu już siadło z 30. Do zobaczenia. A tu tygryski. Upalają się, ale nie obchodzą mi tam te gołębie. Pozdrawiam.